Jesteś osobą tą zmotywowaną jedną, teraz trenuję, biorę za trening, jak mam trenować, co mam robić? I jest ta druga osoba, która właściwie podpiera po całym dniu. jest smutno, jest trudno. Opie do Będzie dobrze, nie? Nie, nie będzie. Nosiłeś dziecko od rano? Na rękach? To dziecko Ci powie, że to też możesz nosić. Ciężko, że będzie go tego Tak samo jest z organizmem. Nauczyłeś czekoladką? To on się odzywa. Gdzie moja czekoladka? Gdzie moje wino? Ja sam mam rekord, bo miałem kiliśnicką serotoninę i 11 czekolad naraz. Ja jestem tym hardkorem, który miał ogromne problemy. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Milky Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrę Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest człowiek, który jakiś czas temu podbił serca niektórych z Was. Do tego stopnia informacja na gorąco że liczba chętnych po pierwszym nagraniu tak bardzo eksplodowała, że dodatkowy przychód w firmie Sylwestra wzrósł o 500 tysięcy złotych. Do tego, być może jeszcze nie wiecie, Sylwester również będzie jednym z prelegentów Święta Kapitalizmu 3. A w dzisiejszym odcinku rozwiniemy wiele wątków, które omawialiśmy w poprzednim nagraniu. Dzień dobry. Sylwester Kłos, lider Sportsmed. Dzień dobry. Kim ty jesteś, co robisz dla osób, które o tobie jeszcze nie słyszały? Powiedzmy to tak. Celem jest w ogóle pokazanie, że skoro już zarabiasz duże pieniądze, to nie musisz być gruby, czerwony na twarzy, opuchnięty, wyłysieć, mieć tam sraczkę dziennie 3, 4, 5 razy dziennie. Czy tam nie wiem. Słuchaj, miałem takiego lekarza, czy tego typu osobę, też z podobnego środowiska, która powiem to twardo i kolokwialnie, nie srała przez tydzień. I ona, się, I ona się zastanawia, nie? Czy, czy, on, czy, ona, słuchaj, czy ona powinna w siebie inwestować? Ja wiem, ale to są życia historia, wiesz wzięte. nie? A ja Cię uwielbiam, A, po wiesz. prostu. Mówię. I ona wiesz, mówi, on się zastanawia, wiesz, czy ona powinna w to inwestować. on ja Zobacz, przedsiębiorcy traktują siebie zawsze jak trochę jak śmieci. Nie? W sensie zawsze na ostatnim miejscu. Nie, nie idzie do Kibla, bo mówi, że musi nie opłacać. Miałem jeszcze jedną taką historię. Ja teraz wrócę do tego i to połączę w spójnie. Mm -hmm. Gościu y, pół miliona miesięcznie zarabia. Przychodu to prawda, y, ale to wiesz, no, tworę kwoty, tak? To nie mm -hmm. jest mało. No i teraz on mówi, że no po prostu wiesz, że jak zanim Cię poznałem, to myślałem, że do kibla nie trzeba chodzić i ja po prostu przez tydzień czasu potrafiłem do kibla nie iść. Nie? Ja mówię, to właśnie sobie to że my teraz kupę postawimy w tym miejscu i siedzimy razem i przecież jemy, nie? No chcielibyśmy, żeby zniknęła, tak? Więc no, to jest y, no I to jest to, co łączy przedsiębiorców, nie? że zapominają o sobie, że badania, dobra, to, to później. Nie? Ja teraz nie miałem czasu, więc nie robiłem tego, tylko robiłem coś innego. Nie? A to, że tam chodzisz nie wiem, do kibla pięć razy, tu w ogóle nie ma problemu. nie. Albo w ogóle nie chodzisz przez tydzień, tak jak powiedziałem, no to też jest totalny, e, totalny luz. Bolą cię plecy, coś tam innego, nie wiem, tam masz wystający brzuch, to na pewno nie do tego, musisz się odchodzić. No kurwa, no nie, nie jest tak. No. Więc to trzeba mhm. to pokazać, że po pierwsze dzisiaj e, stan konta równa się stan zdrowia, że jeżeli masz problemy z radością, z satysfakcją, z energią, ze zmęczeniem, czy tam po prostu dzisiaj się nie chce, zasypiasz często e, na kanapie, nie masz siły pobawić się z dziećmi czy coś innego, jest to związane z tym, że jest problem z neuroprzekaźnikami. I te neuroprzekaźniki, jak siada dopamina, a za tym idzie noradrenalina, to trochę mówiliśmy w pierwszym odcinku i dzisiaj to e, pogłębimy i damy też zadania w ogóle jak to zrobić, polecam. E, to da się z tego wyjść, nie? To, to, to nie. nie jest tak, żeśmy na to skazani już teraz, u to jest ten PSL, to jest ten wiek i tak dalej, To są pierdoły, tak? To jest pierdolenie, tak jak powiedziałeś zresztą w zeszłym odcinku, choćby o alkoholu i tak dalej. No i dlatego tak oto mamy temat na pogłębienie nowego odcinka, a, a Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie i drugi wywiad, no to jest... Nie no słuchaj, ja mam nadzieję, że to nie jest drugi i ostatni, no, tylko to jest nie. drugi z kilkunastu, które zrobimy, nie? Jasne. No, chciałbym, żeby tak było. Tak jak mówiłem, ja w tych masowych mediach jestem totalnie nowy i w ogóle te rzeczy, które się dzieją, no to są nowe. Ja się ich uczę i, i tam ludzie często mówią w sensie z zespołu, w sensie faktycznie jak to działa, co tam powinno być. Ja mówię, a czemu dałeś taką rolkę tam do Kamila, nie coś tam, nie? On mówi, no, że tak jest dobrze, jakby tak powinno iść, i tak dalej. Dobra, ja zobaczymy, tak, mm -hmm. wrzucaj. Ale do jeszcze jestem świeży w temacie, więc próbuję się odnaleźć. Jeżeli będą kolejne zaproszenia, będzie to zaszczyt i nobilitacja dla mnie. Znaczy, słuchaj, jakby ja uważam, że musimy omówić sporo różnych mitów żywieniowych, które są w polskim internecie. Musimy pogadać o tym, co są niż o Nutelli, o McDonaldzie, o innych produktach, o płatkach owsianych z mlekiem na śniadanie, mm -hmm. czy warto słodzić miodem, czy nie. Masa pytań, które tak naprawdę można Ci zadać, ale wiem, że masz przygotowany szczegółowy scenariusz na ten odcinek, żeby naszym widzom dać jak najwięcej, więc od czego powinniśmy zacząć? Powinniśmy zacząć od dopaminy, czyli tego, co odpowiada za dobry nastrój, za satysfakcję, za motywację. Trochę też oczywiście za e, trawienie i za pamięć, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na tym uzależnieniach, bo jak jest niedobór, to są uzależnienia i są napady głodu, nie? Przedsiębiorca. Też jesteśmy przedsiębiorcami, nie? Jakieś tam mieliśmy różne rzeczy i tego typu tam historie, też mamy ze sobą jakieś tam spółki. Dobrze, wracamy w kurwieni i zmęczeni po całym nie? Więc w głowie nam się rodzi, kurwa, lutyzjata. Tak zwany wilczy głód. Na przykład, ale w ogóle głowa szuka tego, co już zna, więc ona teraz szuka, że ty. To będzie chyba chipsy, nie? Albo to będzie libym. kebab, albo to będzie coś ostrego, albo coś bardzo słodkiego, powiązane przecież to z serotoniną, nie? Wtedy lody będą ją, ją wskrzeszały. No i my szukamy tego, co już znamy, więc łapiemy się za takiego burgera, nie wiem, frytki, pizzę, coś tam tego typu rzeczy. Generalnie syf. Ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie to, co ja mówiłem w podcaście, to jest pizdeusz. Jesteś osobą tą zmotywowaną jedną, tą, która chce się kurwa. Teraz trenuje, biorę za trening, jak mam trenować, co mam robić, i jest ta druga osoba. Która właściwie podpowiada po całym dniu, jest smutno, jest trudno. Opierdol Nickersa, będzie dobrze, nie? No nie kurwa nie będzie, nie? Więc miej to w głowie, zatrzymaj na chwilę ten umysł, że to się dzieje, dopamina spadła. Jak ją teraz wskrzesić? Tym prostym trikiem polecam kartkę długo, bo to najlepiej działa, i w, wtedy zostaje z nami, i w ten sposób wykreujemy faktyczny nowy nawyk dla głowy, po prostu, żeby ona tego szukała. My musimy coś przegryźć i przeżyć. I przegrycie, czyli gryzienie i rzucie spowoduje, że po prostu odbuduje się, dopomina. Nie? Więc możemy zrobić bardzo prosty tri. Bierzemy taką szklankę, jak tą na przykład, nalewamy sobie tam, no, może być bez tego, ale w palcowym z tym, jakieś oleje, jeżeli ktoś ma problemy z częstymi biegunkami czy wypróżnieniami, no to powinien być to olej niż, a raczej oliwa z oliwek z uwagi na histaminę. Lejemy go tam po prostu tak gdzieś na dole, powiedzmy tyle tam, nie? Mm -hmm. My... Nie byśmy dali whisky. I tak, go, I tak go nie będziemy pili. Możemy sobie dać tego, co byśmy chcieli. Nie wiem, tam jakiegoś trufla, kawałek chili i tak dalej. I weźmy coś, co jest do rzucia. Co, co robi się we Włoszech i co się podaje po kolacji. Czasami nie we wszystkich punktach, ale w to tak. Mm -hmm. <laughs> no <laughs> tak i... wyszło. <laughs> tak wyszło. Dajemy tu marchewki. Obrane surowe marchewki. Jedną marchewkę, dwie marchewki, nie? I teraz marchewki nie połkniesz, bo jest taka, nie? No dobrze, więc jak zrobisz tą kolację, możesz zrobić to najpierw, możesz zrobić to przed, to bierzesz i zaczynasz to gryźć, nie? Więc musisz to pogryźć i przeżyć. Czujesz, jak to strzela, jak orzeszki, nie? Mhm. Czyli nie musisz nagle orzeszków ziemnych, pistacji czy czegoś tam dłubać, już wieczorem jest przy filmie tam orzeszki czy coś tam, tak? Tylko jednak ciągniesz marchewkę i w ten sposób mózg wyłapuje, że jest nowy nawyk, i mówi, kurwa, da się. Da się do, odbudować dopaminę. I dzięki temu nie ma tego problemu, że Ty potrzebujesz koniecznie teraz słodyczy, nie? czyli tego roztrzęsienia nerwowości, drażliwości z tym związanej. To jest jeden aspekt. Ja opowiem jeszcze o swojej kolacji, która tam była, to prawda, już jakiś czas temu, ale jak doparadne zmęczenie. W sensie ja nie jestem, wiesz, teraz z kosmosu, nie przyleciałem. Też jest zespół, ja służę swojemu zespołowi, służę swoim klientom, trzeba to ogarniać. Też mam przedsiębiorstwo i tego typu rzeczy, a na co dzień też to wszystko praktykuję. Więc, no dobrze, jest teraz kolacja, i dobra. Teraz wszystko teraz spadło, no to zaczesuję włosy do tyłu i myślę sobie, co zrobić. Nie? Więc robimy tak: bierzemy, w moim przypadku jest konkretnie moja kolacja, biorę jogurt Riansa, czyli jogurt tam kozi, i bierzemy sobie ze szkła, wrzucamy go. To ważne, żeby było szkło, jednak, niż tam nanoplastik. Są fajne badania z Politechniki, to już. To jest nowe wątek chociaż powiem. stara historia osobny wątek polecam już za się dobrze bierzemy Riansa, wrzucamy sobie no jakieś tam miski do tego krajemy jakieś owoce powiedzmy że będzie to banan bo, bo on zawiera przecież tryptofan więc on podniesie przecież poziom dopaminy i nora który której zaraz podniesiemy zajebiście ale stary nie ma tam czekolady nie ok i kupujemy teraz coś całkiem dobrej jakości o czym już mówiłem w poprzednim odcinku na przykład Kulki z do, małym domieszkiem czekolady. nie musi być kurwa teraz, zaraz, wiesz. Ja sam mam rekord, bo miałem kiedyś nisko serotoniny i 11 czekolad naraz, tak? <głosy> <głosy> Także, no ja jestem, ja jestem tym hardkorem, który miał, który miał ogromne problemy, nie? Jak z tego no. wychodził. Bierzemy domieszkiem, czy dwie kulki tam e, czekoladowe, no to jest, w moim przypadku to, to są hapsy. Skład nie jest idealny, ale jest niezły, powiedzmy sobie, tak? Nie jest tam, wiesz, taki, że jest tak po prostu e, duży. Dodajemy je. I teraz możemy dać jeszcze łyżeczkę masła migdałowego, On też podniesie tryptofan. No, oczywiście, jak nie mam to orzechowego, Ech, no dobra, muszę to powiedzieć, bo czasami orzechowe bywa robione ze zgniłych orzechów, nie? więc mm -hmm. trzeba nam pamiętać, że migdałowe może być lepsze. Dobrze, dodajemy łyżeczkę masła tego migdałowego czy orzechowego, wymieszamy nasze ciasto tam cytrynowo, tam orzechowo czekoladowe. No i jemy i przez tam kulkę czekoladową odbudujemy trochę serotoniny, więc nastrój od razu pójdzie do góry raz, będzie strzelanie? No będzie, bo już słyszałeś, nie? Nawet mhm. samego tego, co powiedziałem, że będzie strzelanie, w związku z tym odbuduje się też poziom energii, nie? Więc ten napad głodu zaraz minie, nie ma problemu, a jest tylko dodatek do posiłku i to już zaraz nam rozwiązuje. Więc samo poczucie zdecydowanie będzie rosło, nie? Będzie rosła przede wszystkim też. Energia, no bo jak odbudujemy dopaminę, to odbudowujemy też poziom noradrenaliny, wszystkie klotki są połączone. Jak wyciągniesz jeden klocek lego, to cały puzzle się wali. Więc mm, to doprowadzi po prostu do tego, że od razu będziesz miał w, tym w głowie nowy przełącznik. Znowu masz energię, znowu masz jakąś kreatywność i dobre samopoczucie. To jest ważne pod kątem, właśnie. Tej kreatywności. Więc no dobra, więc wiemy, że jak jest po prostu niski poziom, napady głodu, podjadanie, uzależnienia, zachcianki, to są te rzeczy, które się pojawiają. I wiesz, przychodzi gościu obwieszony złotem i tak dalej. To jest fajny przypadek, bo gościu wygląda, jakby był z budowy. Oni często są wyszani wielkimi takimi tymi ze złota i tak dalej, skóry i tego typu rzeczy. No i mówi. No wiesz, no bo ja chleję, nie? Ja no, kurwa, ja mówię, jak nie wiem? Przecież jest napisane tutaj, nie? Jest napisane przecież po twoim poziomie pamili, No to, to, to ewidentnie widać, tak? Ja mówię, no, przygoduj na to cierpliwie. Nie wyjdziesz z jutro, tak? Musimy dopominać, odbudowywać, po kolei rzeczy wdrażać, uczyć mózgu tych wszystkich rzeczy, nie? Akt zaktualizujemy system nowy, i naprzód, tak? No bo co się nie wydzieje, to się nie zadzieje jutro, tak? Żeby po prostu mieć tego świadomość. Spokojnie i staraj się nie robić też tego, tego w ten sposób, żeby robić to nerwowo. Wiadomo, jak to przedsiębiorcy. Chcą wcisnąć pedał gazu i jechać. Ja sam generalnie on to ten problem często. Nie? Więc a to musi być tak, że jest proces, musimy to krok po kroku robić. No i mm, musimy jeszcze dać jeszcze kilka tipów, jak to zrobić. Czyli wiemy, że generalnie te różne rzeczy, takie typu banany czy migdały, już podnoszą ten poziom dopaminy. też będą oczywiście jaja, ryby czy awokado. No i to też będzie kawa. Nie? Więc jak już mamy kawę, że dobrze, do tak do tego przejdziemy. I kolejne tipy to oczywiście jest tak, żeby wstawać jak najwcześniej. Bo to one też będą podwawały, że dopamina będzie lepsza, żeby nie od razu nie skrolować telefonu od razu samego rana. Tak samo przed snem, bo to nam zjara poziom dopaminy. I ja się śmieję, że po prostu dzisiaj się łapiemy na tym, że dopaminę budujemy poprzez walenie i jedzenie. Albo konia, albo coś zjemy. Nie? Więc no, to, to jest bardzo poważny problem, że walenie konia samo w sobie jest dobre, w sensie takim jakby masturbacyjnym, nie? że to, to, to działa. Tylko żebyśmy my jednak zrobili tak, że może niekoniecznie przy pornolach, nie? żeby tak nie kreować nowej rzeczywistości, to jest yy, jedno. Bo oswojasz mózg z tym, że stymulantem seksualnym dla ciebie staje się oglądanie de facto innych ludzi, którzy uprawiają seks. Zgadza nie? się i to, to, jest, to jest to. Plus to, że po prostu, tak jak pokazali to w American Pie, walenie, w sensie trenowanie sprzyja budowie testosteronu, nie? Dopomina sprzyja budowie testosteronu, więc to jest ważne, żeby po prostu ją starać się trzymać na przede wszystkim dobrym poziomie, nie? Okej, okay. eee, więc to przeskoczyliśmy, więc wstawanie rano, eee, nieskrolowanie, chodzenie spać w całkiem godzinie, ekspozycja na światło dzienne, ja nie mówię, że już na słońce, bo to o to chodzi, tak? Ekspozycja na światło dzienne bardzo dużo eee, daje. Chodzić, ruszać się, jak jesteś wykończony po całym dniu, jeszcze ty się jeść, a ty masz iść zrobić ciężki trening, to morale i psychicznie to jest bardzo trudne. Jeżeli jednak pójdziesz się przejść, nie wiem, pójdziesz nad wodę, do lasu, coś tam i tak dalej, przejść, się, nie patrzyć się w drzewo koniecznie. No, to ona też się będzie podnosić, nie ona też się będzie stabilizować. To ty, I to zbieramy, tak? To, bo to wszystko chodzi o detale, żebyśmy my po te parę procent zbierali. Po prostu nasz silnik funkcjonuje tak, że on patrzy sobie tak. Tu zbierze z ranka, miałeś dobrą rutynę ranną. Tu miałeś dobrą rutynę wieczorną, nie? Tutaj dobrze, jakby faktycznie jadłeś i tak dalej, też spowodowało, że cię utrzymało w dobrych siłach. Dobra, to też zgarniamy, nie? To jest nasze paliwo, które my po prostu ciągniemy. No to już Ty mówiłeś swoją drogą, czyli muzyka relaksacyjna czy medytacja, no to powtórzmy to, jak już przy tym jesteśmy, to są ważne elementy. Ćwiczenia umiarkowane, niekoniecznie takie na maksa, tylko na 60-70%, to jest kolejny aspekt. No i suple, nasze 10%, które nas będzie wspomagać, bo to tak zwykle chodzi o to, ale, czyli nalt, jakaś aszwaganda, lion Manet, święta bazylia, czyli tulsi, hupercyna A nie jest dla wszystkich, czy choćby elteanina. No, to też, jeżeli jest nisko to nie będzie mógł tego kwasu spożywać, ale jeżeli jest wysoko no to on będzie dobrze, dobrze fajnie sprzyjał. No i oczywiście niedoceniany, niedoceniany magnes. Mhm. Jedno pytanie, a propo, czy jedno, pewnie będzie ich więcej. Tak. Ale a propos snu, bo powiedziałeś, żeby wstawać jak najwcześniej. Mhm. Jak ta sugestia mhm. ma się do różnych chron typów snu? Że niektórzy wolą, funkcjonują na wyższych obrotach w późniejszej fazie dnia, mhm. niektórzy we wcześniejszej fazie dnia. Jak na to patrzysz? Czy to jest może mid? Jakby... Jak ja, jak ja na to patrzę, to zawsze każdemu powtarzam, nie? Bo, a co Pan o tym sądzi? Ma to chuja znaczenia. Z tego względu, mhm. że patrzmy tylko na to, jak, jak faktycznie jest i jakie będą efekty. I teraz zróbmy tak. Ja byłem sobą, Chodziłem spać druga, trzecia w nocy i tak dalej. Nie? W nocy się patrzyłem w sufit, wiesz, nie wiem, na komputer, coś tam i tak dalej. I teraz musiałem to odwrócić, bo widziałem, że o godzinie 22, jak będę chodził spać, zdecydowanie lepiej funkcjonuje mój mózg, zdawanie lepiej działam, zdowanie więcej to się przynosi na to, co ja daję, jak jestem kreatywny, jaka jest moja energia i jak ja mogę być do tego wszystkiego dla całego zespołu, a także dla wszystkich, jaki mogę być człowiekiem, nie? Pewnie z tego powodu jest warto to robić. Jeżeli bym to robić tylko dlatego, tego, żeby tam schudnąć 300 gram, to bym tego nie robił, nie? Okej. Okay. No dobrze, więc teraz patrzymy, jak to zmienić. Więc musiałem jakby cały ten proces wymienić na tyle, że jeżeli idę spać druga w nocy, no to muszę wstać maksymalnie wcześniej, żeby być mega zmęczony przez cały dzień, żeby zasnąć wcześniej następnego dnia, prawda? Ale co powoduje, że my faktycznie mamy tak rozstrzelone, że zamiast mieć energię rano i się tam zbieramy do życia, nie? to mamy ją wieczorem. Czyli mówiąc krótko, ucieka ci 25% przychodów. Rok do roku, nie? Bardzo smutna sprawa, szczególnie jak tam nie przykład jest, nie wiem, milion złotych przychodu, no to, to trochę takie, że nie można złapać. Oh wow. Tak, no dobra, no i teraz mm, jest to to, że kora nadnerczy jakoś pracuje. Pracuje jakoś rano, w południe i wieczorem. To jest twój silnik. On ma generalnie zdanie wziąć to wszystko, pomagać w produkcji kortyzolu, czyli markeru stresu i tych wszystkich rzeczy, dzięki czemu też przy okazji będzie energia, nie? Będzie nieaktywność, aktywność albo nadaktywność, nie Bo są, są też osoby, które są nadaktywne. Czyli mają po prostu zbyt roztrzęsione. Nie mogą pić kawy, bo to ich roztrząsa, denerwuje i tak dalej. No dobra. Więc jeżeli po prostu wstaniesz zbyt późno i teraz będziesz powodować, że rano nie ma tej energii, to ona prawdopodobnie jest wieczorem. Dlaczego? Bo wieczorem robisz jakieś rzeczy. Siadasz przed komputerem, pracujesz i mówisz, no to teraz skończyłem, to teraz idę spać. No nie, kurwa, nie idziesz, tak? Jakby twój mózg wystrzela hormony, bo ich potrzebuje do tego, żebyś żeby wzraszasz jakieś emocje. Coś czytasz, oglądasz, nie wiem, rozmawiasz z kimś, robisz jakąś pracę, na przykład kreatywną, strategiczną. Nie? no to ona ją po prostu łaknie i podbija te hormony, więc skoro one są wysoko wieczorem, to nie będą rano, nie? Sprosta jak drut. Więc czekamy po prostu na to, że my chcemy faktycznie dopaść do relaksu, zbić ją, regenerować się przez całą noc i wtedy mamy wysoką rano, nie? Ona się po prostu będzie budowywało. Ale żeby tego dokonać, no to po prostu jest to, musimy sobie coś ustalić. Telefon do 20, tak? Nawet powiedziałeś do 18. No to Cristiano Ronaldo ma taki numer, że on tam od 19 w, w kręgu tam 40 metrów kwadratowych nie wpuszcza nikogo z urządzeniem elektronicznym, żeby <grym grym grym> dbać o regenerację. No. Mhm. 37 lat to tamto i tak dalej, musi się siebie dbać. E, jasna sprawa. No ale ono przede wszystkim to przekłada na efektywność, tak? bo on tak na to patrzy, jak to faktycznie działa i co on jeszcze może zrobić, ile czasu mu zostało. Chciałbym, żebyśmy tak na to patrzyli, nie? Podchodźmy do siebie kurwa jak do Porsche, jak do maksymalnie luksusowej, wspaniałej fury. Nie? Myślmy o sobie z rozmachem, a nie na zasadzie właśnie takim, że dobra, to teraz jest czas. Teraz wieczorem jest czas jakiegoś relaksu albo być może pracy, to będzie bardzo trudne. To będzie bardzo trudne dla całego organizmu long term. Długofalowo to po prostu nas będzie wykańczało. Jak spojrzymy na siebie jednak w ten sposób, że wieczór jest po to, żebyśmy my już budowali siłę i energię na dzień następny, to ona spowoduje że nam się odwdzięczy, bo rano będziemy dużo bardziej efektywni, żeby więcej zrobić. To jak się zaklejony pierwsze trzy godziny, a tak naprawdę największa efektywność jest rana, czyli tam od tej tam dziewiątej do tej dziesiątej i tak dalej. Poczekaj, Poczekaj. Po, pogłębny temat, żebyśmy Dobra. mieli to bardzo, bardzo jednoznaczne, bo z tego, co teraz powiedziałeś, wybrzmiewa, że wieczór powinien służyć relaksowi w wyciszeniu. Budowie tak energii. Tak jak instant. mówiłeś, prawdopodobnie w pierwszym odcinku, że Tygrys idzie spać. Tak jest. To jak przynajmniej wedle badań wygląda idealny wieczór? Żeby ktoś nie zinterpretował Twoich słów w taki sposób, że aha, relaksuje mnie Netflix, to oglądam Netflixa. Relaksuje mnie Call of Duty, to wchodzę w Call of Duty. Jak wygląda idealny wieczy zatem? Słusznie, jeżeli będziemy coś oglądali, no to przecież e, będziemy kreować znowu jakieś myśli emocje. Więc to de facto nas nie relaksuje. To tak jak jest z alkoholem, nie? Ja muszę że wypić, żeby zasnąć, nie? zasnąć może tak, nie? ale tak faktycznie jesteś jeszcze bardziej zmęczony niż byłeś. Przez te picie. To, to tak jest z czekoladą, jeszcze tylko jedna dygresja. E, wpada. Jest czekoladem przed dużo, nie? Albo tam jakiś czy czegoś tam i tak dalej. Ok. No i mówisz, dobrze się czuję, nie? Jest, jest dobrze. A potem zjesz kawałek kapusty i mówisz. Kurwa, to tutaj, tutaj kapuście, nie? Nie wsteło. To, to taka pusta. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale to, zobacz, sytuacja jest taka, że czekolada powoduje problem, czyli... Poza tej logiki, ale tak jest, no. Kontynuuj. No, no się nie przejmuj. Cukier zabiera... Czy się tworzy problemy z witaminami, minerałami, enzymami i tak dalej? nie? Dobrze. I teraz, skoro on to będzie powodował i będzie problemy choćby z insuliną, ona będzie rosła i tak dalej, czyli tworzyła insulnoporność, no bo jak jesteś gruby, to nie może być zdrowy, tak? Czyli musi być jakiś problem, na przykład właśnie z insulnopornością, no to ona przede wszystkim też będzie powodować, że naprawdę będzie zaburzała problem z histaminą. I potem ty zjesz tam kapustę, i czy masz problemy tam, nie wiem, z low-food mapami, czy jakieś tam inne gazy, wzęcia i tak dalej, to masz to po tym, nie? Czyli on, winowajcą jest. Czekolada w białych rękawiczkach, twój killer w białych rękawiczkach, cukier jak zwykle generalnie, nie? Jak po prostu jego nadmiar czy przerost tego, jak my go produkujemy, ile go jest i te wszystkie rzeczy z nimi związane. No one oczywiście też odbudowują, bo na tym chciałbym się skupiać. Na chwilę neuroprzekaźniki, na chwilę jest cudownie, przez 30 minut, a potem jest już zjazd, i wtedy już skoro nosiłeś dziecko od czwartej i 7 rano na rękach, to dziecko ci powie, że to też możesz nosić, nie? Ciężko już będzie mieć tego do goduczyć. Tak samo jest z organizmem. Nauczyłeś czekoladką. To on się odzywa. Gdzie moja czekoladka? Gdzie moje wino, nie? Więc to jest z powrotem. Wracamy do tego wieczoru. Mm. Więc jak ten temat mm, zrobić, żeby było dobrze? Czyli staramy się chodzić spać od 22:00, ale powinna wyglądać jakaś rutyna wieczorna. Rutyna tak. wieczorna jest to, żebyśmy my jakoś odbudowywali swój poziom. Tak przechodzimy trochę płynnie do noradrenaliny. Wie pan, ja nie mam energii, nie mogę się skoncentrować. Zapominam, nie? nie mam tego skupienia. No kurwa, no nie masz noradrenaliny po prostu, nie? W sensie że się bardzo upośledzoną, bardzo niską jest problem z jej produkcją i dostarczaniem. No dobrze, i teraz, żeby ją odbudować, to powinniśmy mieć jakąś rutynę ranną i wieczorną. Ta rutyna wieczorna powinna jakoś wyglądać w ten sposób, że tak jak już wspominałeś, to jest jakaś książka, piesek, coś tam, tego typu rzeczy. Kontakt z w ogóle e, światłem dziennym jest tym, które powoduje, że ona oczywiście wzrasta. Trening siłowy jest tym, co powoduje, że on wzrasta, ale nie powinien być wieczorem, tylko raczej do godziny tam południowej, typu tam 16 czy, czy 17. I powinien to być dobry set. I teraz tak, mamy jakiś e, wieczór, gdzie. Jest trochę stresu, bo zaczynają się dużo myśli się budować dla przedsiębiorców, więc myślą, kreują, strategie podpinają i tego typu rzeczy, ale może, mogą to robić przecież w trakcie różnych czynności. Mogą chodzić po macie do ekopresury, mogą robić roller, mogą się przez minutę rozciągać minutę, nie potrzeba nic więcej, nie? I ważny aspekt, żeby ostatnim punktem był faktycznie czynnik relaksacyjny i na końcu powinniśmy nie robić czegoś takiego, że ok, umyłem się, to teraz włączam telewizor. Nie? To jest błąd, no bo ciepło spowodowało, że się relaksowałeś i topniałeś, i teraz ty robisz wzrost z powrotem, no bo to się oglądasz, więc są emocje. Więc powinno być odwrotnie. Czyli ostatnim punktem faktycznie powinno być to, że się myjesz, cieplutko, fajniutko, nie śpiesz się tam, naprawdę się umyj, daj sobie odpocząć, daj się zrelaksować. Nie już nie puszczaj muzyki, która będzie powodowała, że to jeszcze bardziej będzie rósł i twoja motywacja będzie się zwiększała. To jest na ranek. Niech ona jest jakaś relaksacyjna albo w ogóle. Pyk, myjemy się i potem wyp robimy wypad do łóżeczka. No i w ten sposób dużo łatwiej będzie zasnąć, nie? Oczywiście tam jest jakieś tego typu triki, typu medytacja, yy, powtarzanie mantry yy, wieczorem, yy, dawanie choćby nóg do góry i tego typu rzeczy, wciskanie lędźwi w ziemię, yy, w trzy bo zaraz siedzimy, zobacz, tak my siedzimy, nie? Miękko. To, 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 no, to, no dokładnie, miękko, a to nie jest też najlepsza pozycja dla pleców, które też będą generowały sporo wzrostu markeru stresu, jakim jest kortyzol. On będzie zaburzał trochę i dopaminę i będzie zaburzał też noradrenalinę, nie? więc razu ten wpływ będzie miał znaczenie, więc jak chwilę poleżymy na twardym, to naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo wniesie pod tym kątem. No i oczywiście noradrenalina jest też związana z tym, jak już przy tym jesteśmy, że libido siada, nie? Więc, te, te, i teraz podnoszenie dopaminy odbudowuje trochę noradrenalinę. No i ona będzie wpływała na to, że limito będzie się zwiększało. Nieważne, czy to już jest kobieta czy mężczyzna, nie? Ja. Ale no faktycznie powinniśmy patrzeć na to. Artur, chodź, się umyjemy, będziemy się lepiej czuli jutro, nie? No, i jak człowiek jest zmęczony, to stwierdzi, że na pierdolę muszę się obejrzeć, No okay, tak, jak trzeba, no to przecież obejrzyj, jakby nie ma co tutaj teraz sobie kajdanek na to, na to zakładać. Ale zrób tak, żeby ostatnim aspektem był mycie, i wtedy dopiero idziemy do łóżeczka mhm. i ogarniamy ten punkt. Wyjaśniłem? Czy wyjaśniłeś to, to wyjaśniłeś? I idąc dalej, bo sobie zapisałem parę rzeczy, Dawaj. które chciałbym jeszcze poruszyć w kontekście wieczoru i snu. Tak. Wiele rzeczy, które ludzie na co dzień robią, to są pewnego rodzaju rytuały, które pewnie były budowane przez lata, przez konkretne branże, po to, żeby po prostu sprzedaż była jak największa. Jak ty, biorąc pod uwagę Twoją wiedzę i doświadczenie, podchodzisz do lampki wina przed snem wieczorem, dla relaksu, przy kominku. Z osobą. Tak, tak, to, to powiedziałem, że to jest faktycznie to, że my sobie robimy cały dzień ciężki, trudny, zestresowany. Wi wi wiadomo, że jakby, że macie stresów, że wam jest ciężko, trudno. My, my też to mamy, według, jakby co, i to, to, to nie jest żaden, żaden przypadek. Wracamy, być może tam wkurwieni, zmęczeni i tak dalej. I teraz głowa szuka tego, co już zna, więc jeżeli na przykład spada serotonina, no to ona będzie szukała, jak budować nastrój, nie? więc ona będzie kombinować. No to kurwa, wino z serem, nie? coś jest najlepsze, więc my tego, tego po prostu szukamy. No i to znowu wracamy do, do mojego pizdeusza i do tego, że po prostu zatrzymaj na chwilę umysł. Jakby pomyśl o tym, że jest Monika zmotywowana i jest Monika niezmotywowana, nie? Czy jest ten pizdeusz? I zawsze jak będziesz chciała wyjść na dwór, pobiegać, robić trening i tak dalej, to on się będzie odzywał. A jest zimno, a jest ciemno, a może to nie jest dobry moment? A może kurwa masz zły zegarek do tego biegania, nie? Albo jakieś inne gówno, tam, które sobie jeszcze po prostu w Twojej głowie się pojawi. No i teraz to będzie pozwało, że to, te morale będą spadały, to już będzie ciężko, nie? Więc trzeba zrobić po prostu tak, jak Mariusz Pocianowski. Wstaję i robię. Nie ma myślenia o tym, jakby w innych rzeczach. On pokonuje usza tak samo, jakby każdego dnia, nie? Ma to w głowie po prostu wie, że to się pojawia, i okej, okay, idę, robię, pokonuje to. Im po prostu dłużej to robisz, tym większą skuteczność masz. No, pilnuj tego, żeby było 4 do 3, 5 do 2 w skali tygodnia, nie? No, żebyś nie przepierdalał 7-0, się pojawi. trudno poczekaj. Się poczekaj. Tylko dalej. z perspektywy biochemicznej, dlaczego alkohol przed snem jest zły? Chciałbym, żebyśmy to bardzo mocno zaatakowali, żebyś to prosto wytłumaczył, ponieważ wiele osób doświadczyło tego, że po alkoholu się łatwo zasy. No ale przez to, że większość osób nie ma odpowiedniej wiedzy a propos snu 2, w żaden sposób tego snu tak miarodajnie nie monitorują, tak. to nie wiedzą, że alkohol wycina im sen głęboki, czyli tak. ten, tą część snu, w której realnie odpoczywamy. Pojawia się w nas alkohol, czyli trucizna. Jest udowodnione, że każdy dawka alkoholu szkodzi, tak, więc ona będzie zaburzać produkcję hormonów. Już mówiliśmy ostatnio, nie? że mhm. flaki odpowiadają za 90% produkcji serotoniny. Tak. Czyli neuroprzekaźników. Więc jak zaburzy dopaminę, serotoninę, czy zaburzy ee, noradrenalinę, o której wspomniałem, są jeszcze pozostałe trzy, no to wpływamy na sen, apetyt, nastrój, ale radość, satysfakcję, samopoczucie, nie? energię, koncentrację, skupienie. To jest jedno. Ale drugie, no skoro wpada, wpada w róg. No to zarząd firmy będzie walczył o to, żeby wypuścić wojsko czy generała do walki, nie? więc będzie to stresowało na tyle organizm, że po prostu wypuścimy kontratak. Tym kontratakiem na przykład będzie kortyzol, którego my nie będziemy czuli, bo być może on nie będzie akurat atakował w tej chwili naszej przysadki mózgowej, że ona nas w jakiś sposób roztrzęsie, ale doprowadzi do tego, że ona będzie faktycznie pracować, więc ona będzie nas męczyć przez całą noc i tak dalej, więc są te wybudzenia nocne. Ona oczywiście też zaburza enzymy, więc jak na przykład jest problem z enzymem dało, no to wtedy dochodzi do tego, że ktoś jest czerwony na twarzy, że szybciej łysieje, że właśnie wypróżnia się więcej niż dwa razy dziennie, czyli ma te tam 4 pięć... Posiadówek w toalecie? Nie? Czasami słyszę już takie historie, że gości mówi, że, że on mówi, że się potar, ale wiesz, gacie się nie zdąży założy, a musi <śledziny> to nie? To są śmieszne historia typowo-życiowe. że tego rzeczy po prostu się dzieją, więc no, alkohol rozbija. Po pierwsze, no, cukier, czy w ogóle, czyli alkohol, między innymi czy trucizna będzie rozbijała witaminy, minerały, hormony, neuroprzekaźniki nie? To, to stworzy poważną barierę przy redukcji choćby tkanki tłuszczowej, czy tego, że się po prostu dużo energii, nie? No jak to może Kurwa kreatywny, jak ty yy, walisz alkohol. Nie? No teraz wyobraź sobie, że jestem ja, nie? I teraz mam 18 osób w zespole i to, i to badania robią, coś tam i tego typu rzeczy. A przychodzisz szef i mówi tak: wiecie, kurwa, jak mi się nie chce? Jak ja nie mam siły, ja się nie wyspałem, bo wczoraj kurwa wino piłem, Jak no, się no to oni po prostu na mnie, na, na mnie spojrzą jak ta durnia, jak na debila. Jeżeli ja będę rano ciągnął siriosy z mlekiem, a, a, oni, a każdy z będę mówił, a ty jajeczko tam z awokado rano, nie? I tam nie wiem, z warzywkami, no to spojrzą, że no nie, no ten gość to jakby chyba spadł z, z kosmosu, nie? Więc od razu ten zespół też podejdzie do tego... Na zasadzie, że to nie, no, to nie możemy z nim pracować, nie w sensie my się tu nie rozwiniemy po prostu. Nie? Więc tak jak powiedziałem, to powiadze, że Bezos, nie mań ni, kurwa, nic fajniejszego przy właśnie możliwości służenia zespołowi, służenia swoim klientom. Nie, nie tak jak mówił ten Antonia, hmm. nie hmm. nie hmm. Ale w, każ w każdym razie no, w, chodzi po prostu o to, że robimy to po coś więcej. Jeżeli się tylko i wyłącznie odchudzamy nie? idę do Sylwka, żeby mnie tam odchudził. Nie? Tam idę do sportsmedu, żeby mnie tam odchudzili, nie? Ktoś tam z zespołu. No to, to jest trudne. W sensie to, to, to jest fajne, ale jak przychodzi piątek, to dobra, Grzesiek, to pierdol to. W jak się podchudzasz, nie? To teraz, porób, teraz, teraz się napij, nie? Teraz poróbmy coś innego. No to, więc to jest tak uderzenie, są morale tak niskie, że, no to jest trudne, nie? Tak jak powiesz wszystkim, że z całą rodziną to będziesz robił, nie? Tak jak w tym temacie mojego Pizdeusza. I teraz. Yy, bo ja też go mam, jakby żeby nie było, tak? Ja też mam to w głowie, tak Mi też się to pojawia. Yy, I przychodzi sytuacja, i, i powiesz wszystkim, że wiecie co, bo ja bym chciał mieć generalnie więcej energii. I tak zaczynam trochę dbać o siebie, ale też o rodzinę przede wszystkim, nie? żeby rodzina mnie lepiej postrzegała. Porozmawialiśmy o tym, żeby się lepiej czuł więcej energii, żeby nie był tam senny, zmęczony i tak dalej. No i robi to też żeby być lepszym liderem, nie? żeby nie wiem, firma lepiej funkcjonowała i tak dalej. Nie tylko dla pieniędzy, ale choćby dla samego fanu, czyli właśnie radości i satysfakcji z życia, nie? Po lepsze mm -hmm. życie, kurwa. Jeżeli będziemy je tak grali tylko odchudzanie, no to jest trudne. No po prostu to się robi bardzo trudne po wiesz, trzech tygodniach czy trzech miesiącach, nie? Jak robisz to po coś więcej? No to wiesz, że może zmienić funkcjonowanie, że to po prostu ma sens, żeby to faktycznie wykonywać. Więc nie rob tylko tego po odchudzanie. Dodam jeszcze, poczekaj, jeszcze, jeszcze tylko dodam suplementy, żeby były na noradrenalinę, bo to jest problem z, z aminokwasami, to może być problem z trawieniem białek. Ech, wie pan co, bo mi to mięso, to mi tak śmierdzi, ja nie mogę. Nie? No. Kurwa, to jest problem od razu z bakteriami, no bo one są dożywiane. To jest problem czy z klepsiellą, czy oczywiście z psychobiotykiem, jakim jest bifidobakterium i tak dalej. Więc przy okazji się dają neuroprzekaźniki, ale się dają też laki, nie? I dlatego to jest tak, że ci śmierdzi ci coś, czy tam masz jakąś alergię, nie? Bo ja mam alergię na jabłko i ja nie mogę się jabłka. No kurwa, masz problem z całym działem pewnie low-food mapów, tylko one są zawsze ilościowe. To nie jest tylko z jabłkiem, nie? Tylko to jest cały dział tego wszystkiego faktycznie, co powoduje to, że traktowany jest jako wróg, więc powoduje problem. Więc mamy fenylolaninę, minokwasy, mamy tą wspomnianą tyrozynę, suple podnoszące dopaminy to jest oczywiście kolejny aspekt. No i probiotyki, czyli ten psychobiotyk jest bifidobakterium. Ale jeszcze zaznaczmy, żeby nie robić czegoś wszystkiego generalnie na pałę. No, <laughs> czasami trzeba i czasami się nie chce czekać na kogoś, wszystko komuś pomoże, czy tam jakieś tam inne rzeczy. Jak mamy jasne stanowisko, że to będzie dobre, no to po prostu patrzmy, żeby to, były przebadane i żeby to nie było tam z byle kąt, nie? Po mm -hmm. prostu, bo tam różnie bywa, jeżeli chodzi o, e, o rynek. Czy teraz Proszę. mogę? Tak. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Powiedz mi jeszcze, pozostając w temacie alkoholu i biznesu, jak ty podchodzisz do takiego takiej trochę. Powiedzmy, historii prawdy, która. czy to nie jest prawda. Ja się z ja tym nie zgadzam, ale hmm? z takim. Krąży taka plotka, tak. że prawdziwe interesy to zrobisz przywódcę. Nie, to wiesz. No PRL, nie? To jest głęboki perel, i pierdoły. No. Nie, raczej nie. Jak ktoś ma, ma pieniądze naprawdę na takim wyższym poziomie, to, to ja tutaj często słyszę w tym gabinecie czy w innym. Że jak ma pieniądze, szanuje pieniądze i, i, i walczy też, będzie walczył o to, żeby skoro rozwinął już swój biznes do wysokiego poziomu, to będzie starał się też zadbać o siebie, nie? żeby odzyskać mhm. tę chęć zdobywania celi, żeby chęć ich wyznaczania w ogóle i tak dalej. Nie, no nie, no nie. To, to, raczej, to, to są raczej bzdury. Nie? To się dzieje. Słyszę raczej, że. Bez kawy ciężko zarabiać interesy na przykład rolnikom, to to się spotyka, ale to, to nie są rolnicy zarabiający nie wiem, 2000, tysiące, tylko na przykład 2 miliony, nie? albo tam niecały miliard dajmy na to, nie? bo tam jest niewielka marża, ale ogromne, e, ogromne te przychody i pewnie mhm. odpowiedzialność z tym związana i tak dalej, nie? Mhm. <laughs> więc tam handel tą pszenicą i tak dalej jest na wysokich poziomach, takich tych wolumenach, chociaż marża jest naprawdę naprawdę niska. Nie? To kolejne, mogę kolejne pytanie? Tak, dawaj kontra, no. E, Często jest tak, że posiłki, które przyjmujemy, czy substancje, które zażywamy, one niekiedy mają związek z takim aspektem towarzyskim, z sygnalizowaniem pewnego statusu, itd. Tak tak. Tak ja wielokrotnie spotykałem się z tym, że i najczęściej, i najczęściej praktycznie zawsze kończyło się to w bardzo podobny sposób. Że niektórzy ludzie z mojego bliższego czy dalszego otoczenia, w pewnym momencie, kiedy zaczynali zarabiać duże pieniądze, to są pojedyncze przypadki, ale są, więc chciałbym, żebyśmy je zaadresowali, bo często ci ludzie z tym się nie obnoszą, a jeżeli możemy jakkolwiek chociaż kogoś skłonić do refleksji tym odcinkiem, to uważam, że warto spróbować. Więc niektórzy ludzie, kiedy zaczynają zarabiać dużo pieniędzy, to ten status zaczynają sygnalizować tym, że sobie co jakiś czas walą kreseczkę koksu. Tak, to się zdarza w sensie, no. E... No dobra, opowiem Wam historię. Okay. <grystanie> Czekamy. <grystanie> e, przychodzi gościu. E, no i tam siedzimy, rozmawiamy, tam opowiadam o tam tych, tych wszystkich rzeczach, co będziemy generalnie robili. No, to jest u mnie historia, one też się zdarzały u zespołu, nie? więc to. No ja powiem swoją, żeby tam nie przytaczać innych. No i e, gościu mówi, no wiesz, no bo to ja tu nie mówić prawdę, więc tam czasami leci e, kreska, nie? Ja my zobaczymy, choć pogadają my, Tu jest napisane, że walisz koks. Ja mówię, ja mówię, ja mówię, jak? No, normalnie zostałeś przyzwyczajony do tych bodźców, do tej adrenaliny i tak dalej. Teraz Twój mózg szuka tego, co już zna, żeby walnąć tą kreskę, czy walnąć tą wodę i tak dalej. Nie? Okej, okay, teraz, żeby to wyłączyć, my musimy te wszystkie wprowadzić. Zobacz, że każdy z tych posiłków powinien wpływać na Twoją serotoninę, na Twoją dopaminę, na Twoją noradrenalinę. Po prostu. Działając z różnymi ekspertami, nie wiem, np. od automatyzacji, nie wiem, hmm. od programowania, coś tam i tak dalej, czy od jakichś tam procesów, czy od czegoś innego, no to, no to oni ci pomogą, po prostu, tak? Że ty nie będziesz bądź nie będziesz tracił czasu. Więc y, walenie kresek, no oczywiście, rozwala cały system, jakby powinno się nad tym pracować, żebyś ty faktycznie nie czuł potrzeby i chęci tego robienia, nie? Nawet, że to jest fajne, tak? Fajne jest też jedzenie czekolady czy pizzy. No, ja miałem takiego gościa ze służb. Y, no, to są przeważnie inteligentni ludzie, nie? czasami co, co sami się zdarzają też zakutypałe, nie? bo nie, nie, ludzie, którzy nie kumają naprawdę I, i gościu mówi, że tam, o jak to jest z czekoladą, a ja tam wiesz, półtora minuty odpowiedzi, on mówi, ale proszę pana, ale ja lubię czekoladę. A kurwa jest ktoś, kto nie lubi? <laughs> nie, bo to nie chodzi o to, że, że my nie lubimy, tylko chodzi o to, że zaczynamy kalkulować i te kalkulowanie się pojawia po prostu w tej głowie, że tak, Cheeriosy z lekiem rano, no dobra, to jak się będę czuł przez cały dzień, nie? Czy ja będę miał siłę, żeby zrobić wywiad z Adrianem? Czy ja będę miał siłę, żeby poprowadzić ludzi, włączyć się do nich, zrobić przemówienie motywacyjne i tak dalej? Czy ja będę miał siłę, żeby potem popracować z klientami? Czy zespół będzie natychmiast do tego, żeby to robić? Czy będziemy dawać w te usługi? No kurwa, na czyich losach raczej nie, nie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że to raczej w ten sposób nie pójdzie na, na tego typu e, śniadaniach z tym związanych. Tu jest jeszcze jedna historia, która wpada, czyli historia gościa, który przychodził e, nagrzany. No Co i w... to znaczy, że był naćpany? Nie, pijany. Aha, okej. Okay. No wstawiony lekko, mm -hmm. nie? Okej. Okay. I wiesz, patrz na to, nie? Raz, drugi, tam trzeci, czwarty. Mówisz, Andrzej, to masz dwójkę dzieci, kurwa, nie? To, to się źle skończy. No i te, te twarde komunikaty coraz bardziej docierały wtedy do tego człowieka. I zespół też jako to walczył, żeby tego człowieka z tego wyciągnąć, że on mówił, że zasłania się oczywiście milionami, to był milioner i w tego, że tam już nic nie musi, już nie trzeba i tak dalej. Nie typowe spadki do na no radrenalii, brak celi, właśnie, brak radości, satysfakcji, że właśnie chociaż to chociaż te radości będzie miało z tego alkoholu, nie? Błąd, kurwa, tak absolutnie nie jest. To ci jeszcze bardziej rozjeżdża i powoduje, że masz jej jeszcze mniej następnego dnia, nie? To jest cichy killer w białych rękawiczkach, jak ta czekolada wspomniana. No dobra, no i teraz wyciągnęliśmy go z tego faktycznie i potem on przestał całkowicie pić w ogóle. Winszuje, bo to, to nie jest tak, że to my zrobiliśmy, tylko to musiał on zrobić i tak dalej. Musieliśmy tego wspólnie dojść, pokazać drogę, on musiał przecież te wejść, nie? Nie pije w ogóle gość. Słuchaj, jego biznes wzrósł trzykrotnie, już nie dla pieniędzy, ale choćby dla samego fanu, nie? jak jest zadowolony, jak się go ogląda, co robi i tak dalej. Fajna sprawa, fajna historia. Więc generalnie polecam, że po prostu te chlanie związane jest z niską dopaminą, z niską noradrenaliną i tak samo, właśnie choćby wciąganie kresek. Nie? Więc wciąganie kresek dla fanu będzie miało długofalowo e, odbicie, oczywiście, przyjdzie rachunek za to. Nie? Mhm. Kolejny wątek. Trochę no. niego zahaczyłeś, ale chciałbym, żebyśmy go rozwinęli, bo ja w moim gronie, zwłaszcza takim, powiedzmy, bliższym z tym elementem, spotykam się bardzo często. Na szczęście. Całkiem niedawno moja żona całkowicie z tego zrezygnowała, więc mój poziom cierpienia i obserwowania nawyków żywieniowych bliskich mi ludzi istotnie w tej chwili zmalał. Skomentuj, mm -hmm. proszę, wyrażenie kawusia z rana. Dobrze, to jest, to jest dobry temat. Kawę musimy rozbić na czynniki pierwsze i zrobić z tym porządek. Bo pojawiło się na ten temat trochę, trochę mitów. To jak wyglądają badania w ogóle i tak dalej, że to tak nie, nie skutkuje, nie powoduje, że kawa z rana jak śmietana, wszystko dobrze i tak dalej. Drodzy przedsiębiorcy, robimy prosty test, kartka, długopis i zapisujemy sobie dzień pierwszy. Dzień pierwszy wstajemy, i do tam 30-45 minut odstania walimy kawusie. To jest stała, stała historia. Również pań, oczywiście, które yy, przychodzą i mówią, że yy, zlekną się z łóżka tylko po to, żeby dotrzeć do ekspresu i ciągnąć guzik. Nie? I teraz zróbmy tą kawę i przemontujmy przez cały dzień. Czy były zachcianki, nerwowość, zmęczenie, senność, yy, jakie były chęci na jedzenie, kiedy odpadłam, kiedy potrzebowałam kolejnej kawy itd. Zapiszmy te wnioski po prostu, nie? Dzień pierwszy, dzień drugi. Robimy dzień drugi i zapisujemy sobie. Walimy kawę co najmniej dwie godziny od, od wstania, ale zróbmy tak tego jednego dnia, że to będzie 30-40 minut po śniadaniu. Sorry. I teraz. Jak to zrobimy, to znowu przy jaka jest moja aktywność? Czy o 13, o 14 znowu mnie odcina? Czy dochodzi do tego, że ja mam większe zachcianki, nerwowość, zmęczenie, senność i tak dalej? To nie zadziała na wszystkich, ale prawdopodobnie na jakieś 98% ludzie to wezmą. To, to, to mój Mateusz z marketingu powiedział: mówi, Sylwek, kurwa, nawet ja wiem. Przecież nawet na, na kampie z jogą to mi mówi, że mam dwie godziny od wstania pić kawę. Ja się czuję 100 razy lepiej, zdawanie jest zupełnie inny poziom energii, za tym idzie oczywiście też kreatywności, nie? Ale to, to, jeżeli chodzi o te rzeczy, o których tu mówimy, to już yy, Marek Zmysłowski o Ciebie mówił w wywiadzie swoją drogą. Biznes idzie wtedy, kiedy mamy ogarnięty temat z dietą, z treningiem, z zarządzaniem stresem, z psychologią, z mindsetem. No kurwa, no przecież to nie jest przypadek, tak? Że ci ludzie, którzy są w topie, typu Jeff Bezos i tak dalej, stoi taki zadowolony, się uśmiecha, robi oczywiście logo Amazona i tak dalej. I dobrze wygląda, nie? Czyli nie zapomniał hmm. o siebie, żeby traktować siebie jak śmietnik na ostatnim miejscu. Bo tak się robię, też takie ja rzeczywiście ze sobą robiłem, więc dlatego może, mogę sobie to przytaczać, bo to są fajne historie, że po prostu to idzie wtedy, kiedy faktycznie masz ten mus odkodowany. Jak ja zrobiłem przegrodę na sobą swoją drogą, tak jak ty, no to jak ja się czuję, jakby jakaś dodatkowa autostrada mi się tutaj wiesz, włączyła tak jeszcze jest. i teraz tak ja jest. mogę jeszcze jedną pojechać, nie? I to niekoniecznie chodzi o to, że teraz nakurwiać nie wiadomo, co teraz zrobić, ale żyje się łatwiej, nie? Tak. Żyje się zdecydowanie prościej, człowiek nie jest tak zmęczony po prostu, nie? I też nie, nie będzie tak nerwowy czy e, niecierpliwy, więc. Żeby była tip top. Ogarnięty przedsiębiorca, ten, którym zgadza się i stan konta, i stan zdrowia, żeby to też nie było tak, że dobra, szmal jest, to teraz weźmy się zabijmy i tam chuj z tym pieniędzmi więc raz do śmietnika, jak z tym mm -hmm. milionerem. Ja bym tak do gościu mówiłem. Słuchaj, ty chlejesz Andrzej, masz szukartkę, kartkę, zapisz mi trochę majątku. Mówię, Co ci szkodzi? Przecież cię tak już nie ma. <laughs> Ale to wiesz, kto trafia na głowę? To od razu trafia, nie? że ty tyle czasu budowałeś, poświęciłeś na tyle czasu, masz rodzinę, to i tak dalej. Walczysz o być może o pokolenia, nie? Jakby o, o swój spadek i tego typu rzeczy, że to, to są rzeczy, które po prostu faktycznie e, przemawiają. My je, my je faktycznie jako te sztuczki takie psychologiczne stosujemy na co dzień mhm. i to trafia tak jak do ciebie trafia. Nie? Jeszcze podrążę, Dawaj. bo dużo że ty powiedziałeś, ale jeszcze dopytam, bo zachęciłeś ludzi do eksperymentu ekstra. Pewnie sam. Go, znaczy, ja nie piję w sumie kawy z rana, więc nie wiem po co ten eksperyment robić, ale mniejsza. Spróbuję dla, same, dla, same, dla samej tak. ciekawości, pewnie. Dlaczego ta kawa z rana zaraz po obudzeniu jest niewłaściwa? zobacz, my powinniśmy mieć same zasady neuroprzekaźniki w, w górnym poziomie e, rano, po to, żeby mieć energię. Mhm. Dobrze. I teraz, skoro wieczorem oglądałeś coś tam, skorowałeś telefon, oglądałeś tam jakieś, nie wiem, e, filmy, pornole, coś tam i tak dalej, no to miałeś tą energię wysoką wieczorem. Więc prawdopodobnie będziesz jej miał rano. Chyba, że tam jesteś człowiekiem do 25 roku życia bądź 21, no to, to, to ciężko nie mieć, no bo ci ludzie są jeszcze supermani, X-Meni, dopiero się psują. Dopiero jak się zepsują po 30, to wtedy trafiają do nas. <grym> no, oczywiście żart, ale no, tak to wygląda, nie? że to jest ta grupa celowa. Dobrze, i teraz jak walniemy rano kawkę i teraz mózg musz wejść na to obroty, czyli od nas czegoś oczekuje. Pierwsze, że zrobisz jakieś parę kroków i skontaktujesz się z światem dziennym, bo to one trochę ustabilizuje poziom noradrenaliny i dopaminy. To będzie spokojniej trochę, nie? To będzie bardziej stabilny poziom kortyzolu przez cały dzień. Jak ty jednak tak wstajesz, teraz ten kortyzol próbuje nam się wydzielić, a ty już mechanicznie doładowujesz power i wciszkasz sobie tam espresso czy coś tam, nieważne co to jest, no to wymuszasz na mózgu, że on ma to od razu zrobić, nie? Ono to w ogóle nie jest gotowy, Więc on mówi, nie no, kurwa, stary, to jest jakby jakieś nieporozumienie. Więc on będzie dawał ci sygnały: nie rób tak, bo masz wysypkę, nie rób tak, bo masz brak energii, nie rób tak, bo cię boli żołądek, nie? Bo ci wypala ściankę tam mieli i tak dalej. Ktoś mi napisał w komentarzu swoją drogą bardzo fajnym. Bo... Pozdrawiam. E, więc no to są te rzeczy, które spowodują, że te neuroprzekaźniki mechanicznie uruchomimy, a nie damy im chwili na to, żeby one samodzielnie jednak zaczęły pracować, żeby organizm naturalnie zaczął funkcjonować. Nie? Mhm. Jest odpowiedź, bo może jest. nie być taka. Dobrze, no to, to ja się cieszę, że z tego Czyli tak było. Kawa jest niepotrzebnym dopalaczem z samego rana, gdzie tak naprawdę tak. powinniśmy pozwolić organizmowi, żeby sam wykonał rozruch. Tak, powinniśmy tak zrobić, że idziemy czyli znowu kartka długopis polecam kolejny test. E, Wyjdź rano. na Od 3 do 30 minut. Idź, wyrzuć śmieci. Nic nie musisz więcej robić. Kontakt ze świeżym powietrzem. Idziesz wyrzucić śmieci. Wracasz. Poprzeciągaj się z rękami do góry. W taki sposób, czy w taki. Ja też tak robię. Bo to znowu spowoduje, że ustabilizujesz trochę neuroprzekaźniki. Ok, 3. Wypij szklankę wody. Możesz zrobić sobie tam herbatę i tak dalej. Nie siedź w telefonie od rana. Chcesz sobie spierdolić dzień? Wejdź w telefon. Wejdź w telefon i w maila po przebudzeniu. Kurwa, gotowe. No, Więcej nie można nic, nic powiedzieć. Nie? E, poczekaj ten telefon na te półtorej godziny. Zrób zimny prysznic. Nie dlatego, że ja mówiłem. Dlatego, że się noradrenalina podniesie. Nie? Więc poziom koncentracji, skupienia, energii zdecydowanie będzie lepiej. Co dzisiaj robiłem ja rano? Zimny, zimny prysznic. prysznic. No, wiadomo, że było zimno. Byłem na dworzu z psem i tak dalej. I potrzebne to, że jest mi zimno. tak Ale to właśnie to, to jest ten pizdeusz. Ta trudność w głowie, która się po prostu pojawia. I, i, i myślę sobie, no wiadomo, że też na to patrzę. I robię to już trzy lata. I mówię, kurwa, no muszę iść. No ja mówię, no muszę iść. Nie? No bo ja, ja jak to wygląda nie? W sensie jak ten wywiad pójdzie, nie? Mhm. Nie będzie nerdy po prostu. Nie? Albo będzie te 20% dnia. nie, muszę zrobić. Nie? No i robię, tak? i pokojuję to w głowie też każdego dnia, wiadomo, że to jest trudne. Nie? Mhm. Można się tam ciupciać, że. No, no, no może najpierw ciepłe, może najpierw coś tam do poszukiwania. To w sensie będzie jeszcze trudniej. Jeżeli wylejesz najpierw ciepłe na nogi czy coś tam, będzie Ci jeszcze trudniej. No więc najlepiej działa po prostu po prostej linii. Zimny, prost na łeb, od razu jechana. I wszystko mija. Kurzo się na chwilę podniesie celem tego, żeby potem się ustabilizować. Więcej będzie czytał cały dzień. Polecam. Robimy test. Jeden dzień. Jeden dzień. Więcej nie trzeba. Kolejny szalenie ważny aspekt, o którym kiedyś rozmawialiśmy prawdopodobnie poza kamerą, a chciałbym, żeby tak. wybrzmiał również w tym nagraniu, żeby ja się boję. Ja widzowie <laughs> byli trochę Bardziej świadomi tego, bo uważam, że to towarzyszy coraz większej liczbie osób. Tak jest. Opuszczona głowa nad smartfonem. Co to powoduje? No, jeżeli. To weźmy to w ogóle najpierw do jedzenia, bo to jest, to jest dobry temat. Serdecznie do panią pozdrawiam. Jakby wiele szacunku, pokory i kłaniam się nisko do niej i tak dalej. Jechałem właśnie pendolino, chyba wracałem z, ze ściągania tam jakichś tam szwów, płytek z nosa, wyciągania i tak dalej. Siedział obok mnie pani, nie? I ona ja tak. Czyli telefon. Tu je, a tu scrolluje i waży jakieś 160 kilo, jak nie 180, nie? Jak ja zobaczyłem, mówię, to jest coś na prostej drodze, to 200, kurwa, nie? Generalnie, cała czerwona na i tak dalej. No i teraz oczywiście pytanie pada, dlaczego, tak? Dlatego, że po pierwsze raz pochylenie powoduje, że plecy są w danej takiej pozycji anijnej. Fizjoterapeuci na pewno gdzieś tam się na to wypowiedzą i, i podpowiedzą z tematem, że będzie się wydzielał, bo to będzie duży nacisk na kręgosłup. Z uwagi na głowę, tu będzie około 25-30 kg po prostu wydzielało się na kręgosłup, to wydzieli dużo markeru stresu, jakim jest kortyzol, i to będzie męczyć, po prostu będzie bardzo męczące. Jak ja, bym, jak ja bym tak z tobą gadał? Kurwa to ja już tam już zmęczony, nie? Ja już nie mam siły, a co dopiero weź tak rób teraz cały czas z telefonem. Czyli de facto wycieka z nas energia. Tak, więc, więc powoduje, że oczywiście jest kortyzol. Co powoduje, że rośnie cukier? No kurwa kortyzol. No stres. No powoduje po prostu, że stres powoduje, że rośnie cukier. W związku z tym będą problemy insulinowe, nie? No i potem plaga naszych czasów, czyli problemy z insuliną. Nie? To jest kolejny oczywiście temat z tym związany. Więc no nie róbmy tak, ale nie jedzmy też tak. Przecież nie, no zobacz, jak ja mam tak jeść. Jaki jest przełyk jak mój brzuch pracuje? Jak mu oddychać teraz? Mhm. A jednak jakbym jadł, jadł tak. Weźmy sobie tam coś nie wiem, to niech, jest, niech to jest posiłek. Zobacz. Nie? Jak brzuch pracuje. Zupełnie inaczej oddycha. Zupełnie inaczej przełyk będzie w ogóle działał. Nie? Mhm. Gazy wdęcia Róbmy tak. Nie? To będzie. To jest kolejny aspekt. Yy, więc znowu, yy, tu podkreślę, bo to znowu jest jeden z element układanki. Yy, tak jak się ludzie, część zesrała, że ja powiedziałem, że tam podchodźmy do siebie, jak do swojej formy. Kurwa, czemu nie? Podchodźmy do siebie jak do totalnego topu, że my jesteśmy topem. Nieważne, jak wyglądamy, ale my się możemy przy z nim stać, nawet jeżeli nie uzupełniliśmy ostatnich płynów w samochodzie, coś tam i tak dalej, to my i tak tym topem możemy być. Najlepsze jest to, że to ja jestem tym gościem, który nie miał 2,50 na SKM. -kę. jak się chciał przyjechać kolejką, to musiał patrzeć, tam, czatować i stać pod drzwiami, czy zaraz nie zostanie dodatkowego mandatu, bo było do takiego stopnia. Natomiast nie chodzi o to, żebym się żalił, tak? tylko żeby zrozumieć, że zawsze myślałem sobie z rozmachem, że jak nie tam, nie wiem, 20 zł w portfelu to było, nie miałem portfela, ale to bardzo, bardzo dużo było. No to i kupowałem sobie, nie wiem, jeżyny, bo widziałem jakby w nich wartość, w sensie jak się będę czuł i lepiej kupić to, niż, nie wiem, rogalika na przykład. No to powodowało, że po prostu zawsze mówiłem, myśl sobie z rozmachem, tak? I ktoś do mnie mówi, ale co ty tak, ty, ty tak szalejesz, ty wydajesz od razu te pieniądze, nie? 20 zł, bo no, kurwa, wiesz, to, to dzisiaj 20 zł to jest e, śmieszna sprawa, nie? No, Tam do to było pewnie trochę coś innego, ale e, ja mówię, słuchaj. Myśl sobie z rozmachem. Ja mówię, jak ja, ja, mam, ja mam się stać ja mówię większą osobą, jak ja mam z tego wyjść poziomu, jak ja mam, kurwa, ty mówisz, iść kupić celizaka tam za 30 groszy, nie? No i ten Izak nic nie da przecież, nie? W sensie, ja nie, nie, jak ja z tego wyczerpię jakąś energię, coś tam i tak dalej, nie? Nic wielkiego z tego nie będzie, Więc lepiej zdecydowanie jest myśleć po prostu o sobie z rozmachem. Czemu nie, nie? Nieważne jak wyglądasz, jak funkcjonujesz i tak dalej, to przecież można wszystko zmienić. Ja też byłem sobą, nie wiem, też się yy, źle żywiłem, yy, też nie wiem, byłem gruby, tam nie wiem, czy zwisały, zalewały mi się cycki i te wszystkie rzeczy. To wszystko jest do zmiany. To po prostu kurwa kwestia roboty, no. Zaangażowanie roboty, nie? chcenia, naprawdę chcenia. Gdyby ktoś chciał z Wami współpracować, z Tobą bezpośrednio, być może, albo z Twoim zespołem, to na jakich to się zasadach odbywa? Jak wygląda cały tak. proces kontaktu z Wami? No, była taka historia, że e, gościu się zgłosił no i mówi, że e, nie, no ja muszę to z Tobą, nie, ja muszę tylko z Tobą. Ja mówię, no, ok, tak, ale mm, u mnie ceny są po prostu najwyższe, nie? więc branie jest do takiego stopnia, że mm, ostatni wywiad tam zakleił kalendarz na trzy e, miesiące w przód. E, no i jak, ja teraz jak mi przykro. <laughs> wiesz, to w, w całym zespole. No i, i teraz. W porządku, ale umiejętności będą najwyższe. Natomiast my mamy napisaną metodykę, jak działamy. Nie? Procesy, procedury, kodeks, wartości, według tego, jak funkcjonujemy, jak działa zespół. Tak? Każdego dnia mamy godzinę czasu, którą my poświęcamy na to, że studiujemy i, i prześwietlamy wszystkie badania, kursy, szkolenia, webinary i tego typu rzeczy. I wyciągamy z tego wnioski, bo to wdrożenie jeszcze musi być, nie? kiedy masz tego uczestnik w pracy. Ale musi być z tego wdrożenie, więc każdy daje swoje wnioski, konkluzje, dzięki temu się uczymy, możemy wprowadzać w życie i tego typu rzeczy. Więc u nas generalnie każda działa tak samo. Czy, czy ty, to będzie u Elizy, czy u wspólniczki, czy to będzie u, u Kasi, czy Ady i tak dalej, to generalnie jest tak samo. Tak samo funkcjonuje. Jeżeli chcesz koniecznie ze mną, to wiadomo, że po prostu cena będzie zdecydowanie większa, jeżeli o to chodzi. Więc tak, jeżeli chodzi o badania, bo to też się zarzucił, że ty chyba nie czytasz badań. Kurwa, my to robimy codziennie. No. Każdego dnia to po prostu studiujemy, patrzymy, co przepraktykować, co wdrożyć w życie. To są dla nas po prostu nasz chleb powszedni i e, codzienność. Ja jeszcze tylko zapowiem, bo były te pytania, prośby i tak dalej. Tworzymy kurs dla przedsiębiorców. Krótki, ale parzysty. On będzie będzie piekł, ale daje fajne zadania, ćwiczenia i tak dalej. Odpis Zeusa do Zeusa, celem kalkulowania, rozgrzeszenia, umiejętności całego tego funkcjonowania, co robić, jak robić po kolei, bo te po prostu gry odbywają się jednak w głowie. Cały ten problem to jest to, co tworzy nasza głowa, to co po prostu pamięta, więc w ten sposób będziemy kreowali nowe nawyki i cały nowy poziom tego po prostu funkcjonowania, jak to zrobić. Najważniejsze pytania a propos tego kursu kto wymyślił nazwę? Ja. <laughs> tak czułem. Udało się, także muszę to sobie przypisać. Drodzy widzowie, słuchacze, na sam koniec a propos kursu. Jeżeli interesuje Was to, co mówi Sylwester, interesuje Was to, co przygotował Sylwester wraz ze swoim zespołem i chcielibyście zobaczyć, jak wygląda kurs tworzony przez tego oto dżentelmena, który posługuje się bardzo wyrafinowanym słownictwem, które podejrzewam, że trafia do umysłów i serc wielu ludzi, między innymi do mnie, zgłaszam się, to zachęcamy Was do tego, żebyście kliknęli w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Kupując kurs z tego linku, wspomagacie rozwój przygód przedsiębiorców. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam za Wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.